Rurku, jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz? To jest taka komedia, to jest po prostu dzieci w piaskownicy. O nie, w którą stronę wylecicie? Bo nie mamy nic, nie mamy pieniędzy, powtarzam, nie ma... Mają tygrysy królewskie! Jesteśmy w Rosji, to jest możliwe! To nie są nasi ludzie! To niemieccy komandosi w naszych mundurach! Ile? 4, 3, 2, 1, nie! 1! My spotykamy się jutro przy kościuteńkim, jak niemal codziennie, stole. Zapraszam, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. A więc kolejne przygody w Rus. Witajcie bardzo serdecznie. Ostatnio odbiliśmy sobie ten zamek Koldris, tak naprawdę wprowadzenie. Zobaczmy, czy dowiemy się czegoś o Prometeuszu, czyli szpiegu, który tam nas próbuje wydymać. Wskazówka, jeśli twoje samoloty są zestrzeliwane przez wrogie, tak, dzięki za wskazówkę. Koldris Castle, jest. Baba. Gestapo jeszcze jej chyba nie wydymało. Dobry Boże, Angie. Co tu zaszło? Nie da się już gry bardziej zrobić. Bałam się, że następna przyjazna osoba, jaką zobaczę, będzie aniołem. A ta szarża to kto? Joe Sheridan, armia USA. Bardzo mi miło pana poznać, generale. Ale mam złe wieści, Andrew. Zabili Canarisa. Szlak! Mówiłam z nim, ale był już w złym stanie. Kim jest Canaris? Kim jest Prometeusz. Ale wiem, gdzie on jest. O, to dobrze. Gdzie? W drodze. Prometeusz ma tam jakąś sprawę do załatwienia. Mam w dupie, gdzie on jest. Dopadnę go i w piekle, jeśli trzeba. Masa ludzi wróciła do domu w trumnach przez te kanalie. To się zaczęło jeszcze w Tunezji. Pod Al-Kasraj. Al-Kasraj, jest, wspomnienia. Jak widzicie, dubbing jest na najwyższym poziomie, świetne to jest. Żałujesz, że nie kupiłeś Antoni? No widzisz, witaj Antoni w ogóle właśnie. Ja na szczęście kupiłem. No i nasza postać pewnie będzie przemierzać wszystkie główne takie wydarzenia wojny, prawda? Drugiej światowej. W tym samym czasie. Zaraz tam ci odpowiem, Piotr. O! Strona niemiecka teraz. Co u Niemców słychać? Herr General von Richter, mam wiadomość od marszałka Rommela. O. Jest wielce zadowolony z pańskich postępów w ofensywie i pragnie przenieść pana do dowództwa korpusu. Gratuluję, mein Herr. Nie ma czego. Mieliśmy wszystkie dane dotyczące ich sił oraz pozycji. Dziecko dałoby radę. Służby wywiadowcze pana marszałka spisały się na medal. To nie szpiedzy Rommela, tylko Canarisa. To Prometeusz wygrał bitwę. Nie ja. I ten z tyłu takie, co ja mam na to odpowiedzieć? No, to jest świetne, świetna gra aktorska, świetne. Zabrać rannych ze słońca i obszukać zabitych, ich o. I naszych, brać wodę i amunicję. Jak on tak szybko awansował? Zaraz zobaczysz. Campbell, wywiad wojskowy, Ministerstwo Wojny, a pan? Major Sheridan, Joe Sheridan. Major. Myślałem, że to pułkownik Hodge był tutaj dowódcą. Nie odezwał się od 6 godzin, sir, ale znaleźliśmy resztki jego jeepa. A co z podpułkownikiem Hampsonem? Dobry Jezus, sir. Ujmę to w ten sposób. Właśnie wraca do domu w konserwie. A więc wszystko spada na pana, majorze. Mam rozkaz, by zebrać wszystkich, którzy mogą chodzić i mają broń. W jakim celu, sir? By utrzymać front w oczekiwaniu na wsparcie. To brednie. Jutro wieczorem cała niemiecka armia przepuści szturm na Al-Kasrajn. To tam powinniśmy utrzymać linię. Tego nie musisz mi tłumaczyć, kolego, ale masz tylko karabiny przeciwko dywizji pancernej Rommela. Kolego. Nie wiem, jak chcesz się tam dostać. Jest pewien sposób. Pokażę panu. O. Otrzymaliśmy sygnał od batalionu przeciwpancernego odciętego na północ od Sbiby. Mniej więcej tutaj. Rozumiem. Stamtąd jest tylko pół dnia drogi do Al-Kasrajn. Przy odrobinie szczęścia dotrzecie tam przed Niemcami. O fuck, jaka kolumna. Dokładnie. Od wielu godzin próbuję przekazać to do sztabu. Bez powodzenia. Odważny ruch. Nie jesteś z tych, co pękają, co? No nie. Jeśli o to chodzi, to ja tu reprezentuję sztab. I mówię, zróbmy to. Zróbmy to, tak. Spotkajmy się z tymi artylerzystami. Każdy nowy oddział to dla nas zbawienie.
Tak, więc jak widzicie tutaj fabuła i ogólnie gra aktorska to jest naprawdę najwyższy poziom kwasu. Nowa jednostka, to jest świetne, każdą jednostkę naszą i wrogą będzie przedstawiona właśnie w taki sposób. Możecie sobie spauzować, przeczytać i zobaczyć nawet tej statystyki właśnie, czyli strzelcy, podstawowa jednostka, następnie trzeba by zobaczyć, aha, jej pełen opis, tak? Czyli tak i tak. O, można nawet ty, aha, teraz. Coś nie działa to do końca, ale mówię, raczej... Nie potrzebuję tego w takim widoku. Sir, no, przed nami mnóstwo piechoty wroga. A, to ja troszeczkę zasłaniam. No ale to grenadierzy, no to widzicie głównie o co tutaj chodzi, nie? Lekka piechota i macie najważniejsze jej statystyki, nie? Czyli są tak nawet skuteczni na piechotę, całkiem nieźle. Atakować cel, uwaga. 4 na 2 to raczej łatwizna, co? 4 na 2. Tak się nawalają. O, tamci są już rozbici, nasi też dostali łupnia, ale powinni się wycofać. O, ruszać, ruszać. Mogą nawet strzelać w ruchu. No, 4 jednak na 2 to faktycznie była łatwizna. Ale przed chłopakami wciąż trudna przeprawa. No, a czy tego Ostfronta będę kupować już teraz? Wróg grupuje się przed Zbibą. Zbibą, tak, Elsraj, Kasraj też musimy tam zdobyć. Zanim będzie ich więcej. No szybko, szybko, biegniemy, biegniemy. No szybko. Patrole, atakujmy póki są rozproszeni. Ło, artyleria mi dupnęła. No dawaj, dawaj. 4 na 1 może się uda. Powinno się udać. Nie było jeszcze odpowiedzieć na moje pytanie. Właśnie, tego Ostfronta raczej nie kupię teraz. Raczej mam inne gry, mam dużo różnych rzeczy, więc jeszcze chyba Ostfronta sobie poczekam na jakąś kolejną może przecenę. Na razie jeszcze mnie tak nie ciśnie na to, żeby tego kupić właśnie Ostfroncika. Wydawca skończył sprzedaż, tak samo Warting Conflict, no szkoda, szkoda, no na szczęście można to, że tak powiem, skombinować z lewego źródła, chociaż tyle, nie? Ale i tak naprawdę to jest słaba naprawdę rzecz, że tak postąpił wydawca. Trochę to może rozumiem, no na pewno nie jest to do końca nie zrozumiałe totalnie, ale no... Słabo postąpili. Kurde, co oni tacy mocni są w ogóle? Dostajemy tutaj, kurde, nawet po dupie. No i kiedy oni są rozbici, to też można w teorii im dawać dalej rozkazy, no ale jak widać, nie jest to najlepszym pomysłem, żeby dalej atakowali. No dobra, pokonaliśmy 4 na 1, jednak banda Wilsego, Polacy zwyciężają. Zbiba jest niedaleko. Zbiba. No w sumie jest panie Zbiba, faktycznie, Zbibuła. Zróbmy to wywalić, co może być ryzykowne, to ja tu rządzę, no. Zbiba, jedziemy do Zbiby. Nie, ogólnie tutaj właśnie to jest tak śmieszne traktowanie tej wojny, że tutaj dwóch ludzików się spotkało. Ten wydaje mu rozkazy, ten tutaj jakiś tego, nagle awansuje z majora w kilka dni pewnie na jakiegoś tam ober, kurde, her, nie wiem, Adolfa samego. Nie, dlatego to jest... O, jakie cienie w ogóle, nawet nie widziałem, że takie detale są w tej grze. Dawno nie grałem, 100 lat temu. Gdzie ta jednostka przeciwpancerna? Co się dzieje? Co się dzieje? To jak co to zapytać? Majorze, zbliżają się dwa wrogie czołgi. O nie! Czołgi, wielkie nieba! Sheridan, rozerwą nas na strzępy! Tragedia! Sir, oddział przeciwpancerny właśnie się odezwał. Nawiązuje walkę z wrogiem. Nawiązuje walkę z wrogiem. O, nasze działa. Było blisko. Tak jak mówiłem. Nie mówcie hop, majorze. Za chwilę zrobi się ciekawie. Ciekawie, no. Mamy. Co tym razem? Artylerię Pepans. Grupa bojowa 21. Dywizji Pancernej dotarła przed nami do Subaitili, a reszta dywizji przybędzie wkrótce. Z tego co wiemy, w jej skład wchodzą oddziały pancerne i piechota. Mhm. Duże znaczniki przedstawiają czołgi. Mniejsze to piechota. Dzięki. Rozumiem. Rozumiem. Awangarda 1. Pancernej idzie ku lewej flance. Aha. Spowolnią 21. pancerną, a my dotrzemy do Alcasrain. Do Alcasrain biegniemy. Tylko się nie zesraj, bo mają przypał. Oddział przeciwpancerny oddaje się pod pańskie rozkazy. Lekka artyleria przeciwpancerna. No lepsze to niż nic, prawda? Zaznaczamy ich wszystkich i po prostu ruszamy. Oj, no my... Pepans muszą zachowywać bezpieczny dystans od celu. Inaczej narażają się na ostrzał. Uwaga, majorze, zbliżają się kolejne czołgi wroga.
Po wybraniu jednostek pojawi się okrąg przedstawiający zasięg jego ostrzału, to prawda. I w ogóle, czy znam stary film Gal Colsena? Znam, bo ja lubię te filmy, Dani nie oglądałem bardzo... Znam Gal Colsena, ale też nie oglądałem go 100 lat temu. No i widzę, że już Beko jest z dubbingu i ogólnie tego, co tu się dzieje. No, to jest właśnie to, jak dla mnie uwielbiam, nie wiem jak wy, ale ja kocham taki klimat, takiego kwasu właśnie, że te wydarzenia są poważne, ale ci nasi dubbingowcy i tak dalej, to co się dzieje fabularnie, oni próbują być poważni, ale to kompletnie nie wychodzi. I to jest tak śmieszne, że ja kocham taki klimat. I też nie wiedziałem, że ma małe to piata, a duże to czołgi dzięki Zimfekcji. To jest odkrył Amerykę, chłop. O, dobra, są tego i działa się rozkładają i... Genia, kocham to. Działa Pepans mają bardzo daleki zasięg rażenia, ale muszą unikać bezpośredniej walki. Działa Pepans nie mogą prowadzić ruchu, czyli ruchu w ostrzale, tak, ostrzału w ruchu. Nowy przeciwnik, Panzerkampfwagen 3. Czołgi ukryły się za budynkami, sir. Czołg lekki ma jeden pancerza i takie tego. Jeśli chcecie skutecznie razić te czołgi, przesuńcie działa Pepans naprzód. Budynki blokują pole widzenia, strzał można ich używać jako osłony. Dzięki. Też myślę, że tak można tam będzie pokombinować coś, żeby... Wyłącznie działa Pepans mogą zniszczyć czołgi, a wrogą piechotę najlepiej zwalczać własną piechotą. No, odkrył Amerykę, naprawdę. On takie rady sprzedaje, że jak ten człowiek jeszcze nie został Nostradamusem, to ja nie wiem. Ruszamy naszą całą grupą. I może sobie na wszelki wypadek zapiszmy. O, jeszcze jakiś dodatkowy cel był. A, nie daje nazw zapisów, ciekawe. No, cel jest ukryty, więc to też nie jest takie, że od początku wiadomo, bo ten, o co chodzi, nie? Biedne niemieckie czołgi. One na to zasłużyły. Ora, uwaga, artyleria Pepans. Prosimy ich zniszczyć. Zobaczmy. Niemieccy czołgiści, siedzi sobie taki chłop. Myśli, co ja tu dzisiaj robię? No, coś tam ruszył, coś tam piernął. Jajka pewnie smażą i nagle No niestety. Tyle z nich było, tyle z nich zostało. Na razie jest dobrze, majorze, ale zegar tyka. By dotrzeć do Alcasrain musimy zdobyć Subaitile. Oto i pierwsza pancerna. Subaitile trzeba zdobyć. Czas na dotarcie do Alcasrain, majorze. Nie zmarnujcie tego. A i pierwsza pancerna będzie nas osłaniać naszą lewą flankę. Zajęli miasto. To utrudni celowanie działom przeciwpancernym. Do diaska. Niech to szlak, prawda? Tak. A niech to. Tutaj wyjedzie czołg. No właśnie, czołgi oczywiście masakrują piechotę. To całkiem nieźle. Artyleria Pepans dopiero teraz do niego nawala. Prosimy go zniszczyć. Jednostka donosi o uszkodzeniach. Otrzymaliście współrzędne. Zająć... Kurde, on przeżył. Zaraz. Co to są za oszustwa? No właśnie, bo te budynki blokują tutaj nasze pole widzenia oczywiście, nie? O, tu się rozłoży. Weź mu pierdzielni. Nie pierdzielniesz, tak? Nie masz, nie widzisz? O, teraz go dopiero zmasakrowali. Niebieskie trójkąty wyświetlają wskazówki. O, więc przeczytajmy sobie wskazówkę. Poruszaj się, by znaleźć dobrą pozycję do ostrzału. No właśnie, miałem tego przykład, ale tutaj. Dobra, teraz 50 na jednego. Grenadierzy dostają po dupie. Działa Pepans nie mogą atakować nieopancerzonych celów, jeśli takich jak piechota i działa. No właśnie, więc różne jednostki różnie się kontrują, nie? Oddział rozbity. Ale nas jest za dużo. Zajęty. Idziemy dalej. Zapisywanie. Do Alcasrain, zanim rzuci się na nas cała 21. Lewa flanka. O, jest sławny M3 Lee. Tutaj też chłopaki z bazookami biegną, ale coś tak dostają po dupie chyba. Pancery 3 poszły do piachu, teraz Niemcy w ich puszkach zrobiło się cieplej. Działo nam trafili. No, no właśnie, to są kurde Niemcy. O, i po drogach się szybciej. Blokuje kilka czołgów. No, wal. Oddziały piechoty są bardzo podatne na ogień czołgów, to prawda. Pierwsza pancerna nie utrzyma się, majorze. Musimy dotrzeć do Alcasrain, zanim Niemcy przebiją się przez ich linię. A cofniemy trochę piechotę, bo działa właśnie. Działa, muszą zniszczyć te czołgi. I musimy dotrzeć do Alcasrain w czasie 3 minut. Taka muzyka. Tu. Ruszamy do przodu. No nie ruszymy oczywiście, dopóki nie zniszczymy tych pancerów. Ukrył się w palmie. Bardzo dobrze. Droga do Alcasrain stoi otworem. Szybciej. Bardzo dobrze. Teraz musimy gonić. Gonimy ich. Teraz nie te działa, bo działa, natknęły się na piechotę. Tak nie miało być. Dobra, na szczęście chyba ich zmasakrujemy.
No, jakimś cudem przeżyły. Udało się. O nie, tam jeszcze ktoś jest. Niemcy, nie, straciliśmy działo jedno. Tylko nie to. Na szczęście to nie był nasz tego. Dodatkowy cel. No, więc jak widzicie, jest hardcore. Nie, chwila nieuwagi i można faktycznie potracić te jednostki. Zwłaszcza właśnie, że jak one są w tym trybie rozbicia, to jak zaznaczam wszystkich, to one się nie zaznaczają. Muszę konkretnie wydać danej jednostce rozkaz, nie, żeby ona ruszyła dupę. Ile tam zostało tego czasu? Tutaj? 2 minuty. Biegiem, biegiem, chłopaki. Ogólnie jest też taka mechanika właśnie, że jak jednostka nie walczy, to szybciej po drodze się przemieszcza, nie? Ale jak zacznie walkę, no to wtedy oni wysiadają z ciężarówki i rozpoczyna się shooting. I biegną na piechotę. Walka 300 Spartan. Znikasz spoko loko, Piotr. Fajnie, że wpadłeś. Trzymaj tam się i do następnego. Albo nawet do dzisiaj. O, już dotarliśmy. Majorze, pierwsza pancerna wycofała się planowo. Dobra robota. Good work. Jest Alcasrain. Ciekawe, czy tam nasrali już w gacie nasze te oddziały. Nie, chyba się trzymają. Gdzie tutaj jest? Doskonale, majorze. Alcasrain jest nasze. Fajnie. To tyle? Zostawimy takich Niemców, tak? To są ci więźniowie wojny? O, no to tyle. Taka to była misja. Rozkazy na minutę. Ile to trwało? 10 minut. No, więc te misje będą takie na początku bardzo szybkie, dynamiczne. Później dopiero jak będziemy mogli rozbudowywać bazę, tworzyć własne jednostki, to wszystko zacznie się wydłużać. A że gramy na najtrudniejszym, to może nawet trochę zająć. No dobra, to by było tyle. Dotarliśmy do Alcasrain, przejęliśmy dowodzenie w Afryce i ciągle musimy odkryć, kim jest Prometeusz. Dziękuję wam za uwagę i do następnego. Hej!